Cześć! Dziś chciałbym powiedzieć parę słów o roślince zwanej Persicaria São Paulo. Jest to kolejna roślina, której nazwa nie jest do końca pewna, ale to się kiedyś wyjaśni. Wystarczy tylko wytłuc kamieniami dinozaury i już. Ta pochodząca z Ameryki Południowej roślina charakteryzuje się przynajmniej dwiema cechami, które czynią ją wyjątkowo ciekawą pozycją w świecie roślin akwarystycznych. Po pierwsze, jest rośliną intensywnie purpurową. Ale bez dużej ilości światła i sporej ilości żelaza w wodzie na pewno taką nie będzie. Można ją uprawiać nawet przy średnim świetle, ale podejrzewam, że będzie zielona. Wtedy jej atrakcyjność znacznie spadnie, a raczej runie na zbity pysk. Po drugie, ta roślina powinna być pokazywana w reklamie płonącego konaru. Konara? No wiecie o co chodzi. Bo sztywność i pionowość to jej druga cecha, którą potrafi zaskoczyć akwarystę przyzwyczajonego do rośnięcia roślin w każdą stronę, tylko nie pionowo. Persikaria rośnie pionowo i wszystkie jej odrosty rosną pionowo. Liście ma lancetowate purpurowe. Najmłodsze liście na samym szczycie lekko opadają ku dołowi. Co do wymagań, nie jest to roślina, która jest jakąś hipertrudną w uprawie. Uda się zapewne w high, jak i low -techu. Niestety, bez dużej ilości światła, żelaza w wodzie i dodatku CO2 raczej nie wybarwi się tak intensywnie jak widać to na zdjęciach. PH wody od 5 do 8, więc persikaria jest tolerancyjnym chwastem. Światło, jak już wcześniej powiedziałem, duże. Klasyczny wad na litr powinien wystarczyć. Temperatura 22-28 stopni Celsjusza, czyli w zasadzie standard. Roślina wyrasta nawet do pół metra wysokości, więc nie nadaje się na pierwszy plan. Sadzimy ją pojedynczo, bo wtedy wygląda najlepiej. Rozmnaża się przez sadzonki. Tniemy szczyt i sadzimy, albo oddajemy potrzebującemu za grube petrodolary. Podłoże jest mniej istotne, bo roślina większość pokarmu pobiera przez liście. Ale jakieś powinno być, żeby można ją w czymś posadzić. Jeśli będzie zasobne, to też na pewno roślinie nie przeszkodzi. Persikaria najlepiej wygląda na tle roślin jasnozielonych, wykorzystując kolorystyczny kontrast między nimi. A jak wiecie, kontrast to zestawienie ze sobą przeciwstawieństw. Biały wygląda najlepiej na tle czarnego, a żółty na tle Toyoty. Roślina nadaje się do akwarium, jak i paludarium z odpowiednią wilgotnością. Na powierzchni potrafi zakwitnąć. I to tyle. Napisy.